just like a rock star. Cześć, siemaneczko, witajcie, ja jestem MSG Records i witam was w nowej serii The Forest. Mam nadzieję, że będziemy się bawić w naprawdę cudownym klimacie właśnie serii The Forest. Ja gram w tą grę po raz pierwszy, zaproponowano mi, więc postanowiłem spróbować. A więc zaczynamy tutaj właśnie nową grę. Myślę, że na poziomie trudności normalnym, nie przesadzajmy, ponieważ nie mam pojęcia, co mnie tutaj czeka. Jak widzę, to na samym początku zaczynam właśnie tutaj grę w samolocie, czyli znajduję się w samolocie. Naciśnij spację, aby pominąć. Nie naciśniemy, ale jesteśmy w samolocie i wszystko wskazuje na to, że leci ze mną dziecko, które prawdopodobnie jest moim synem. Tutaj mamy coś do wzięcia, klawisz E. A więc dobra, nic tutaj nie mamy do wyboru, także musimy to raczej sięgnąć, a więc sobie sięgniemy. A więc survival, tak? Survival, książka na temat survivalu. Okej, wspominałem coś o turbulencjach, które mogą za chwilę właśnie wystąpić. A więc oj, niedobrze. Coś złego się zaczyna dziać. Kurwa, straciliśmy skrzydło. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w tym momencie straciliśmy skrzydło. Kurwa, chyba się rozbijemy. To jest raczej pewne niż bardziej, że się rozbijemy, ponieważ ta gra właśnie na tym tutaj polega. No dobrze. Dobrze, czyli obudziliśmy się w samolocie. A to co to tu jest? Coś zabiera naszego syna. Najprawdopodobniej naszego syna, ponieważ sam do końca tutaj nie mam pojęcia. Jak widać, jestem naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo ranny, ale podnosimy się o własnych siłach. Dobrze, mam jakieś tutaj, widzę, jedzenie, pożywienie. Tutaj jeszcze też tego jedzenia więcej. Tu jakieś leki. Dobrze, myślę, że dobrze będzie, jakbyśmy sobie to wszystko tutaj pozbierali. Może nam się to po prostu w późniejszym etapie przydać. Co my tutaj mamy? Co to jest? Lista pasażerów do ekwipunku. Dobra, czyli dodano nam listę pasażerów do ekwipunku. Dobrze. Fajnie, widać nasze nogi, widać jak się poruszamy. Także to jest naprawdę bardzo duży plus tego tutaj właśnie wszystkiego. Dobra, tutaj mamy stewardessę. No niestety, no szkoda jej, naprawdę wielka szkoda jej, ale prawdopodobnie zginęła właśnie od ciosu tej siekiery. A więc zaczynamy z grubej rury, nie będę tutaj owijał po prostu jakoś w bawełnę, nie będę tutaj wazelinował, tylko po prostu będziemy tutaj grać z grubej rury. Okej, okay, jak mamy tutaj skrzyneczki, pytanie właśnie jak to otworzyć. Teraz zamknięto, teraz otwarte, dobra, może za pomocą siekiery, tak, dobra, czyli za pomocą siekiery mam możliwość po prostu takich walizek otworzenia, także więc sobie takie walizki w tym momencie otwieramy. Tak jak przed chwilą w jednej z walizek były pieniądze, tak też raczej te pieniądze mi tutaj się nigdzie nie przydadzą. Taka jest też prawda.
Dobra, tą piłeczkę. No nie wiem, po co mi ta piłeczka, co ja mogę z nią zrobić. No raczej mogę nią rzucić, ale co konkretnie, gdzie i jak, tego nie wiem. Dobrze, przeszukajmy jeszcze tutaj trochę walizek. Może coś faktycznie konkretnego uda nam się tutaj znaleźć. Dobra, trochę patyków, które być może nam tutaj się przydadzą. Oficjalnie powiem wam tylko tyle, że miałem już styczność z The Forest, oczywiście na innych kanałach prowadzonych przez innych youtuberów, ale osobiście jeszcze też nie grałem, także mogę tylko tyle powiedzieć, że wiem, o co w tej grze chodzi, czyli z nami leciał między innymi nasz syn Timmy, którego po prostu musimy odnaleźć, czyli dla niego tak naprawdę my tutaj będziemy żyli w tej grze, musimy przetrwać, żeby go przede wszystkim odnaleźć. Dobra, a więc lecimy tutaj z koksem. Myślę, że jeszcze trochę się rozejrzymy. Jeszcze trochę się rozejrzymy, może jeszcze coś ciekawego po prostu tutaj znajdziemy. Dobrze. Tam wcześniej mieliśmy listę pasażerów. No nie wiem, po co ona nam tak naprawdę tutaj będzie potrzebna, ale no tą listę pasażerów zdobyliśmy. Dobrze. Co więcej, tu mamy jeszcze, widzę, chyba ostatnią skrzynkę, która jest gdzieś tu w pobliżu. Wszystko wskazuje na to, że my byliśmy gdzieś na ogonie samolotu. Czyli gdzieś teoretycznie samolot powinien się znajdować w tamtym kierunku. Właściwie jego dalsza część tego samolotu powinna się znajdować właśnie gdzieś w tamtym kierunku. Ale póki co, no, pójdziemy sobie w tamtą stronę, ponieważ to będzie chyba najlepszy sposób, żeby odnaleźć naszego Timiego, który właściwie został porwany przez tajemniczą osobę, przez tajemniczą duszę. I znowu piłeczkę. No i powiedzcie mi, co ja z tymi piłeczkami mam po prostu tutaj robić, ponieważ tego nie wiem. Dobra, znaleźliśmy też zegarek. Okej, bierzemy tak naprawdę wszystko, co się tylko tutaj da podnieść. Wszystko, co nam będzie przydatne do przetrwania na tej wyspie. Dobra, drzewo nie, na razie nie, na razie otwieramy skrzyneczkę. No i myślę, że kilka skrzynek jeszcze tutaj, właściwie kilka walizek jeszcze tutaj widzę. I muszę powiedzieć, że to jest kierunek, w którym raczej powinniśmy się udać, dzięki któremu tak naprawdę powinniśmy gdzieś dotrzeć. Ale wszystko wskazuje na to, że my jesteśmy gdzieś na wybrzeżu. No i co więcej, mogę powiedzieć, że to wygląda tak, że ten samolot nie wiadomo, gdzie teraz się znajduje. Bo wszystko wskazuje na to, że spadł do morza. Wszystko tak wskazuje. Czy ja mam szukać tego samolotu gdzieś na środku morza, czy gdzieś dalej? Tego osobiście jeszcze nie wiem. Nie znam mapy, ale mam nadzieję, że ją prędzej czy później poznamy. Jak widzicie, tu powstała jakaś budowla, jest też jakaś ślina. Czyli wszystko wskazuje na to, że ktoś po prostu już tutaj kiedyś przebywał, lub też ktoś gdzieś tutaj jeszcze jest. Dobra, teraz najważniejsze będzie zejść. No i co? No i myślę, że będzie pora tutaj zacząć rozbudowę. Zacząć tutaj właśnie rozbudowę naszego... A ty ptaku, myślałem, że go dopadnę, ale nic z tego, to jest mewa, ale może ją dopadnę. Kurde, zeszła mi... O, trafiłem ją, fajnie, świetnie. Czyli najprawdopodobniej udało mi się zdobyć głowę mewy. Nie, ją po prostu wyrzucimy, ponieważ nie będę chodził z głową mewy, ale najprawdopodobniej udało nam się zdobyć jakieś pożywienie. Tam jest jakieś drzewo. Nie mam pojęcia, co to za drzewo. I też nie mam pojęcia, czy tam właściwie się teraz mam udać. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby otworzyć tutaj sobie B, podręcznik przetrwania. Czyli to jest ten podręcznik, dzięki któremu rozpoczęliśmy tak naprawdę grę. Bo w momencie, gdy wzięliśmy ten podręcznik, dostaliśmy
Dostaliśmy tutaj właśnie, rozpoczęła się nasza misja, o tak to powiem. Okej, co my tutaj mamy? Mamy tutaj koktajl Mołotowa, czyli mamy klawisz I, żeby otworzyć matę rzemieślniczą i możemy tutaj przystąpić do budowy kilku naprawdę niezbędnych przedmiotów. Okej, myślę, że możemy taki koktajl Mołotowa sobie wykonać, skoro mamy szmaty, skoro mamy butelki, aby zobaczyć, dobra, klawisz I, tak? Dobra, musimy znaleźć sobie teraz klawisz po prostu I. Ja tutaj gram z klawiaturą na oślep, ale udało się bez problemu taki klawisz tutaj po prostu znaleźć. Udało nam się znaleźć zegarek, baterie, które mogą być przydatne. Pieniądze raczej nam się do niczego nie przydadzą. Mamy tutaj zdjęcie Timiego, które możemy sobie popatrzeć, które tak naprawdę całe nie przetrwało. No i poza tym nic więcej nie mamy, ale za to mamy listę pasażerów, którą, o właśnie, zdjęcie Timiego, nie, ja chcę listę pasażerów jeszcze raz. Czy ja mogę sobie to jakoś przybliżyć? 43 pasażerów leciało. Czy ja tutaj widzę gdzieś Timiego? No nie wiem jak, nie wiem jak po prostu Timi miał nazwisko. Mogę tutaj szukać dwóch takich samych nazwisk. No i chyba mamy, ale nie widzę, nie widzę tebe. Dobra. Del Timmy Frank, nie wiem. Nie mam pojęcia jak ja tutaj się w The Forestie teraz nazywam, ale dobra, to jest mniejsza. Oto alkohol. Nie chciałem pić alkoholu, ale dobra, jak go położyć? Połóż, połóż, mamy koktajl Mołotowa, także możemy sobie połączyć. Świetnie, weź, usuń wszystko, weź to. Okej, mamy koktajl Mołotowa, którego no teraz nie wykorzystamy, po prostu go sobie odłożymy na później. Dobra, mamy zapalniczkę, która mam nadzieję, że nie będzie nam specjalnie tutaj potrzebna do przetrwania. Okej. Dobrze, myślę, że możemy tutaj, właściwie naszym zadaniem jest poznać podstawy przetrwania. Znajdź Timiego, rozbij obóz, znajdź zaginionych pasażerów samolotu. Czyli po prostu muszę odnaleźć tutaj zaginionych pasażerów samolotu. To jest nasze zadanie do zrobienia. Dobrze, tak to wyglądają nasze w tym momencie statystyki, nasza waga. Siła, sprawność fizyczna. Dobrze, teraz myślę, że będzie przydatne po prostu schronienie, raczej inaczej, schronienie myśliwego. Tak to wygląda. Czyli nam będzie do tego potrzebne, będą nam do tego potrzebne 7 kłód, 6 kamieni i 7 patyków, a więc w pierwszej kolejności zróbmy schronienie myśliwego, czyli do tego będziemy potrzebowali nic innego jak oczywiście naszej siekiery. No i musimy się zająć tutaj właśnie powaleniem pierwszego drzewa, ponieważ potrzebujemy tutaj kłody, a kłody pozyskamy tylko dzięki właśnie takim drzewom. Także my sobie te kłody teraz, powiedzmy, teoretycznie przeniesiemy gdzieś w to miejsce. O ile nic tutaj się nam nie wytworzy. Okej, czyli z jednego drzewa wydało nam 4 kłody, a my tych kłód potrzebujemy 6, z tego co dobrze pamiętam. Oczywiście sobie jeszcze lukniemy na nasz podręcznik. 7 kłód potrzebujemy 7. Także jeszcze jedno drzewo i jak najbardziej będzie nam potrzebne, żeby po prostu takie właśnie schronienie myśliwego wykonać. Okej, tutaj już musimy trochę zmienić pozycję do obrąbania tego drzewa i powinno za moment po prostu spaść. Okej, świetnie, leci na dół. Leci na dół i świetnie, jest drzewo już na dole i w tym
W przypadku mamy tylko dwie kłody, tu mam jakieś zwierzę, którego raczej i tak nie dopadnę, ponieważ mi ucieknie. Dobrze, musimy wykonać sobie schronienie myśliwego, czyli bierzemy z powrotem tutaj nasz, o właśnie, tutaj my sobie zrobimy klawisz R, możemy sobie odwrócić, a więc postawimy to w tej pozycji. No i dobrze, przytrzymuję klawisz E lub też naciskami, dzięki czemu mamy po prostu możliwość tutaj budowy. Dobra, chyba ostatni kamień, czyli potrzebujemy teraz 7 kłód. Ok, bierzemy jedną i bierzemy drugą, czyli maksymalnie możemy tutaj podnieść dwie kłody. Tu mamy kolejne dwie kłody, które sobie weźmiemy. Ok, świetnie, czyli jeszcze 3 kłody. Tu kolejne dwie kłody. Ok, czyli pozostała nam jeszcze jedna kłoda, która będzie nam niezbędna właśnie do wybudowania takiego schronienia myśliwego. Na jakiej zasadzie działa to schronienie myśliwego? Nie przeczytałem tego, ale mam nadzieję, że za chwilę się o tym dowiem. Ok, drzewo już leci na dół, także za chwilę pozyskamy ostatnią kłodę potrzebną nam do wybudowania właśnie takiego schronienia. Także teraz, okej, świetnie. No właśnie, i w tym momencie możemy sobie na przykład tutaj zapisać, możemy sobie zapisać lub przespać się do nocy. Mamy mniej więcej pokazany czas, jaki nam pozostał do nocy. Czy takie schronienie myśliwego nam się rozpadnie w momencie, kiedy pójdziemy tam spać czy coś? Zbuduj schronienie, możesz w nim spać i zapisać grę. Na taki właśnie na takiej zasadzie działa to schronienie. Małe ognisko, czyli liście i patyki. Drugą rzeczą są trzeci krok. Dwa rodzaje podania jagód, tak? Jeden owoc jest jadalny, drugi trujący, czyli mamy po prostu dwa rodzaje jagód, także musimy po prostu na nie uważać. Tak właściwie tak wygląda różnica, tak wyglądają jadalne, a tak wyglądają właśnie trujące. Mają czarny kolor i idy co. Tak wygląda ten bynajmniej kolor. Dobra. Zróbmy sobie w takim bądź razie ognisko, ale zrobimy sobie ognisko duże. Tak, gdzieś na plaży zbudujemy sobie po prostu teraz duże ognisko. Mam nadzieję, że to ognisko nam tutaj wypali. Mam nadzieję, że się szybko nie wypali. O tak, to sobie to uwzględnijmy. No, umewa mi ucieka, ale mam nadzieję, że teraz dopadnę. Okej, świetnie, mamy kolejną mewę, czyli to świadczy o tym, że będziemy mieli jakieś pożywienie. Dobrze, także idziemy w pierwszej kolejności budować właśnie tutaj ognisko, które mam nadzieję odstraszy jakichś wrogów, przeciwników, którzy tu po prostu się znajdują. Dobra, ta mewa mi tym razem uciekła, ale mam nadzieję, że w późniejszym etapie jakąś tutaj sobie jeszcze dodatkowo złapiemy. Dobra, co musimy zdobyć? Jeszcze dwie kłody, 7 patyków i 2 liście. Czyli myślę, że w momencie, kiedy wytniemy sobie jakieś tutaj drzewo, o, albo i taki malutki krzaczek, to po prostu takie liście uda nam się nazbierać. Dobra. Tu jest jakieś większe już drzewko, dzięki czemu będziemy mieli większą ilość patyków do zgarnięcia. Świetnie. Jeszcze więcej tych patyków, dopóki je jem jeszcze, to po prostu sobie je ogarniemy. Dobra, więcej patyków nie mieszczę, ale za to musimy się zająć teraz rozbudową tutaj właśnie naszego ogniska, czyli musimy pozyskiwać drzewo, które będzie nam niezbędne właśnie do przetrwania naszej tutaj walki z przeciwnikami, którzy porwali mojego syna Timiego. Także ja teraz będę po prostu starał się go odnaleźć, a kiedy go odnajdę, tego sam osobiście nie wiem, ponieważ nie wiem, gdzie mam nawet
osobiście go szukać. Ale no cóż, musimy się zająć po prostu w pierwszej kolejności przetrwaniem na tej cholernej wyspie, która mi się osobiście nie podoba. Ognisko zostało wybudowane. No i teraz możemy zarzucić, jak wygląda czas do nocy. To jasne kółeczko zamyka się, to ciemne się robi coraz mniejsze i zbliża się coraz szybciej noc. Czyli, no cóż, musimy sobie rzucić okiem, co my tutaj jeszcze możemy wybudować, dzięki czemu po prostu będziemy w stanie sobie, że tak powiem, przetrwać. Czyli klawisz B, co my tutaj mamy jeszcze do wybudowania. Rozbij obóz, znajdź... znajdź i przygotuj jedzenie, znajdź zaginionych pasażerów samolotu. No cóż, tak to mniej więcej teraz wygląda. Musimy znaleźć, no i przygotować pożywienie. Dobrze, suszarnia może nam się przydać, na dobra, klatka na króliki, ogród, dobra, myślę, że ogród sobie możemy tutaj taki w pierwszej kolejności gdzieś postawić, ponieważ nie wiem, jak długo tutaj spędzą, także taki ogród sobie właśnie w tym momencie przygotujemy, tym bardziej, że zbliża się tutaj już bardzo dużymi krokami noc, także jeszcze uda mi się, być może uda mi się tutaj jeszcze jakieś drzewo powalić. Oczywiście będę jeszcze potrzebował kilka patyków, ponieważ muszę... czemu nie chcesz mi ściąć tego drzewa? Aha, bo ty się zmęczyłeś, musisz odpocząć i to jest też naprawdę bardzo ważne. Ja tutaj też trochę biegałem i przez to też jesteś zmęczony. Okej, myślę, że za chwilę to drzewo spadnie. O, już leci. Także to jest dobra wiadomość. Dobrze, czyli to powinno nam wystarczyć, żeby wybudować tutaj sobie ogród. Ogród mamy wybudowany, także myślę, że możemy w tym momencie rozpalić ognisko. Nie wiem, jak długo to ognisko się po prostu tutaj utrzymie, ale miejmy nadzieję, że się trochę nam tutaj utrzymie. Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o pierwszy odcinek z The Foresta, to po prostu na dzień dzisiejszy będzie to wszystko. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapki, komentarze, subskrypcję, a my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku, także mówię wam cześć i czołem.